nasze sympatie nie interesują. Są przepisy, które ustalają, jak obywatel ma siedzieć w kajaku. Siadajcie jak należy, a nie to kartę odbiorę i jeszcze na kolegium pójdziecie. A w ogóle to pozwólcie tu do mnie. Augustu, przyjechaliśmy do Augustowa. Sławek, kogo ty puszczasz w maliny? Dobrze wiem, co myślisz, ale uważaj, proszę cię. To nie są takie proste sprawy. Możesz nie dać rady. Mogę. Zobaczę. Masz pecha. I nerwowy jesteś. Jestem ajentem i kierownikiem tego ośrodka. Robert Walasek. A dlaczego mam pecha? No bo ładna pogoda, cały dzień na przystani. Tak lubię. Słońce, woda, kobitki. Z kobitkami uważaj, nie chciałbym mieć skarg na ciebie. Nie będziesz, szefie. Taki jesteś pewny siebie? Nie. Pewny swojej uprzejmości. Będziesz na wieczorku zapoznawczym? To już troszkę przesadziłem. Dlaczego? Jasna cholera z tymi motorami. Jakiś film chyba tutaj kręcą. Widziałam stalińską. A miała być tu strefa ciszy? Zobacz, zobacz, jak ja wyglądam. Całą sukienkę mam mokrą. Wolna jestem? Tak. Świetnie, kochani, idę się wykąpać. Pa. Uwaga, będzie ujęcie. Przed nocą i mgłą osłoń mnie. Zabierz serca samotność. Pani zawsze się tak tu opala? A pan zorba czy z kółka różańcowego? Nie. Wychodzą tu ludzie i nie wiem, czy pan kierownik byłby zadowolony. No. Mój czas. Postawiamy się do następnego ujęcia. Jesteście małe hieny. Myli się pan. Duże i ładne. Zapal ogień we mgle, niech nie zgasi go wiatr. Tyle dróg plącze się. Zły jest świat, na spotkanie mi wyjdź i zawołaj przez mrok, że to ty. Lidia Dorecka. Robert Walasek. Osłoń mnie w ciepłej łodzi twych ramion. Chcę płynąć w tej. Ze szczęścia ty wiesz i ja. Strasznie daleko pan popłynął, nie boi się pan? Jest ja trening. Albo braku wyobraźni. Witamy, proszę mi na plan. Oj, ale zimno, koniecznie. A potem pójdziemy cię. Pokazać? Tak, tak, ja chętnie popatrzę. Dobry. Proszę. Nocą i mgłą osłoń mnie. Zabierz.
Może niech pani spróbuje, co? Ja nie, nie. Ja chyba bym się bał. Najważniejsza jest sprawa brania powietrza. Śmiało. Wytarguj od gwiazd ten czas. Ostrożnie. Mój czas. Najważniejsza jest sprawa brania powietrza. Dzień dobry, Stanisław. Gorewicz. No właściwie, co pan robi w ogóle? Jakby to powiedzieć? Jestem gliniarz, policjant. No, przyznam, że mnie pan zaskoczył. Że co, że nie sprawiam wrażenia faceta, który nie rozróżnia kaloryfera od akordeonu? Pani Stalińska, proszę na plan. O boj. Aha, podobno macie dzisiaj wieczorek zapoznawczy. Jestem zaproszona? Panie Robercie, to czysty i pewny pieniądz. Ciekawa propozycja. Bardzo. Mieszkam w domku numer 9. Idę! Śliskie. Niech pan zrozumie, już sam nie mogę. Szkoda, żeby pieniądze leżały. A poza tym podatki. Każdy płaci. Wiem, i pan też. Chociaż nie od wszystkiego. No. A pan? Ale ja potrzebuję wspólnika. Jestem za ubogi. Mówiłam mu to 100 razy, to jest idiota przecież. Nawet gdzie usiąść nie ma. A wieczorem się spotykamy, Elunia będzie. Jak zawsze. I świeża wędzona się ja też. Dobra. To jutro rana czekam na odpowiedź. Jezero Sierów. No mów. A nie chciał się pan wykąpać? Ale nie, w żadnym wypadku. Ty rób swoje. Chwileczkę. Za moment. Zrozumiałem bez odbioru. No dziękuję. Cześć. Można się czegoś tu napić? Tak, ja mam butelkę Bicavera, ale w domku. W domku? Pani Stalińska, proszę na plan. Idę! Myślałam, że będę podrywana. A ja myślałem, że gwiazda polskiego filmu wymaga więcej niż godziny. No... I słusznie pan myślał. Trzeba będzie sprawdzić to bitkę. Niech pan załatwi nakaz, dobra? Co tu się dzieje? Zostawmy ją, niech jeszcze zaśpiewa. Przed nocą mgłą osłonię. Zabierz serca samotno. No wie pan, jest dorosła, wolno jej. Co jest? Nic, kotku. Położyłam się właśnie spać. Beata, pomóż mi z oficerem dyżuru komendy wojewódzkiej. Powiedz, że będzie mówił porucznik Borewicz.
Przepraszam, ale mam jeszcze do pani jedno pytanie. A w tej kasecie to był pierścionek, dwie bransoletki, broszki, cztery złote monety i kilkanaście banknotów dolarowych. Do widzenia, dziękuję. Nic nie widziałam. Nic? Nic. Sprawdziłem. To też wiedziałaś. Co ty wygadujesz, kotek? Prawdę. Jaką prawdę? Prawdę. Hieny. Poczucie humoru to mamy na pewno inne.